Cześć, witam Was serdecznie, Darek Korzeniowski, bieganie.pl. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji zegarka Suunto Race. Jest to nowy produkt, który posiada wyświetlacz AMOLED. Jego przekątna to ponad 1,4 cala, czyli jest to bardzo duży wyświetlacz, na którym jesteśmy w stanie wyświetlić i zobaczyć naprawdę wiele. Wyświetlacz AMOLED bardzo dobrze widoczny zarówno w nocy, jak i w dzień. Z moich obserwacji wynika, że w dzień, żeby była widoczność bardzo, bardzo dobra, musimy bardzo mocno podkręcić jaskrawość ekranu, natomiast bardzo dobrze to wychodzi. W użytkowaniu zegarku w nocy pomaga nam funkcja nocna i w momencie rejestracji aktywności bardzo przydatna, ponieważ cały czas delikatnie podświetla nam się ekran i dane ekranu. Możemy sami sterować intensywnością świecenia. No i powiem szczerze, że to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, ponieważ w nawet najciemniejszych miejscach widać wszystko bardzo doskonale. Ciekawą funkcją, która w większości zegarków już też jest dostępna, jest możliwość podświetlania zegarkiem też trasy w miejscach trudnych, niedostępnych bądź też ciemnych. Możemy użyć funkcji w postaci latarki, która będzie nam świeciła. Dzień nie jest może ona imponująca, natomiast pomaga nam szczególnie w nocy, gdzie jest bardzo ciemno. Suunto Race posiada bardzo zaawansowany komputer pomiarowy, który daje nam i mierzy w zasadzie bardzo zaawansowane dane pomiarowe i przedstawia nam je w postaci analiz wyświetlanych w trakcie bądź też po samym treningu. Aby mieć możliwość jeszcze większej i takiej bardziej szczegółowej analizy wyświetlanych wyników, musimy korzystać z aplikacji Suunto, aplikacji mobilnej, za pomocą której dostrajamy albo ustawiamy wręcz niektóre bardziej szczegółowe informacje, między innymi dotyczące ekranu. To, co na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie, to system pomiarowy, system GPS. W przypadku Suunto Race zegarek używa pięciu systemów pomiarów satelitarnych, z czego software jest tak rozwiązany, że równocześnie w danym momencie zegarek może korzystać jednocześnie z czterech systemów pomiarowych. Jest to bardzo fajne. Zegarek nam daje pewną dokładność pomiaru. Abstrahując od standardowych ponad 50 trybów pomiarowych, możemy tworzyć samodzielnie swoje tryby oparte na wybranym trybie, bądź też tworzenie ich całkowicie od początku. Możemy robić sobie połączenie treningów biegowych z treningami pływackimi, bądź też biegowych z rowerem. Mapy są kolejnym bardzo ważnym i mocnym aspektem tego zegarka. Możesz sobie ściągnąć za każdym razem w postaci pliku aktualizacji mapy. Jest ona darmowa, dostępna na aplikacji Suunto. Jeżeli chodzi o Polskę, możemy ją ściągać po województwach, w których będziemy się poruszać. Za pomocą tego, nawet bez dostępu do internetu, bardzo dobrze zegarek będzie nawigował naszą trasę. Dodatkowo, jeżeli chcemy wydłużyć czas baterii, możemy system próbkowania i zapisu śladu ustawić na mniej dokładny, przez co wydłużymy żywotność naszego zegarka. Co do żywotności, standardowo przy użytkowaniu zegarka, tak jak ja to robię na co dzień, czyli codzienny trening około 1,5 godziny do 2 godzin i przy zapisie wszelkich aktywności nocnych i dziennych, czyli zapis tętna, zapis pomiaru nasycenia tlenu we krwi, zegarek wytrzymuje pełne 7, nawet 8 dni. Standardowy czas pracy w trybie zegarka wynosi około 25-7 dni. Możemy go wydłużać bądź też skracać w zależności od ustawienia częstotliwości zapisu sygnału GPS.
Bardzo ważnym elementem, na który chyba każdy zwraca uwagę, jest pomiar przez zegarek aktualnego tętna bądź też nasycenia, czyli pulsoksymetru. W przypadku Race'a pomiar odbywa się za pomocą czujników. Niestety nie są one dokładne. Pomiar tętna zresztą znany jest u wszystkich innych producentów zegarków, że nigdy nie był bardzo dokładny w trakcie pomiaru z nadgarstka. Natomiast trzeba pamiętać, że pomiar tętna z nadgarstka jest dosyć niedokładny, a z drugiej strony na podstawie tego parametru wyznaczany jest próg mleczanowy i szereg innych bardzo ważnych parametrów treningowych. Więc dla dokładności możemy wyposażyć się w pas pomiarowy, pas piersiowy. Jest on dostępny zarówno w marce Suunto, jak i też w innych pasach dostępnych na rynku. Są one w pełni kompatybilne z zegarkiem. Zegarek bez problemów łączy się z innymi urządzeniami za pomocą Bluetootha. Warto powiedzieć także parę słów na temat panelu trenerskiego. W połączeniu z aplikacją mobilną Suunto możemy tworzyć plany treningowe, bądź też używać gotowych planów treningowych, bądź też systemów wyścigów, bądź też pomiarów naszych aktywności. Robimy to zazwyczaj za pomocą tak zwanych treningów strukturalnych, które wprowadzamy do aplikacji i je za pomocą synchronizacji przenosimy do kalendarza, do zegarka. Ja spotkałem się z jednym problemem w trakcie wywoływania kolejnych etapów treningu. Nie zawsze dobrze działa automatyczny wybór. Bardzo użytecznym i pożądanym przez użytkowników zegarków jest możliwość słuchania muzyki. W przypadku Suunto Race jest to możliwe, jak najbardziej, natomiast w połączeniu ze słuchawkami i z smartfonem albo jakimś innym nośnikiem muzyki. Zegarek może nam służyć tylko i wyłącznie jako element, który będzie służył do odtwarzania albo sterowania muzyką. Przy tak dużej mnogości funkcji w zegarku brakuje mi tu w zasadzie płatności zbliżeniowych, które są bardzo pospolite i popularne. Suunto daje także użytkownikowi możliwość personalizowania wyglądu zewnętrznego. Jest on możliwy za pomocą bardzo szybkiej i łatwej wymiany przykładowo pasków. Wymienia się je za pomocą szybkiego automatu, zdejmując bądź też nakładając pasek. Jest to bardzo szybkie, bardzo proste, nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nawigacja zegarka jest bardzo prosta. W Suunto Race dodano oprócz standardowego przycisku, a w zasadzie dwóch przycisków, pokrętło, za pomocą którego możemy bardzo szybko nawigować i przechodzić przez funkcjonalność zegarka, ale jest też bardzo ważna cecha. Przy wyświetlaczu AMOLED jest też możliwość sterowania dotykowego. Możemy wychodzić, możemy wchodzić, możemy przesuwać. Bardzo dobrze to wszystko funkcjonuje. Nawet przy mokrych czy wilgotnych, spoconych rękach nie ma problemów z ustawianiem. Jest to bardzo precyzyjne i bardzo dobre. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest, tak jak już wspomniałem, bardzo silna bateria. Natomiast co do ładowania jest w zasadzie jeden sposób. Mamy dostępną ładowarkę, która w sposób magnetyczny łączy się z końcówką zegarka. Podłączamy do ładowarki standardowej sieciowej i zegarek się ładuje. W niespełna 2 godziny jesteśmy w stanie naładować zegarek, który, jak wspomniałem wcześniej, jest w stanie wytrzymać około 26 dni pracy. Na więcej szczegółów zapraszam Was do recenzji pisanej na bieganie.pl. Dziękuję bardzo. Bieganie.pl.